Co się wydarzy w życiu twojego bohatera? Wracasz i słyszałam, że z kwiatka na kwiatek. Nie, właśnie nie do końca tak z kwiatka na kwiatek. Będę bronił tego bohatera, tak jak go broniłem w poprzednim sezonie. On trochę z panią producent i ze scenarzystami go troszeczkę zmieniamy i żeby dać do myślenia tej postaci, że jest jednak dobrym człowiekiem, a nie takim, brzydko mówiąc, fajfusem, który po prostu wykorzystuje na lewo i prawo. Zakochuje się i nie przewidział tego, że się zakocha i nie chcę zdradzić jeszcze w kim, bo nie mogę na razie, ale tu się szykuje jakaś taka wielka pompa. Tutaj wielka pompa. I stabilizacja. Być może stabilizacja, na razie są gorące emocje i po prostu próba jakichkolwiek takiej uzyskania jakiejś wrażliwości z drugiej strony. Co się wydarzy w życiu twojego bohatera? No bo na razie jak bardzo ogólnikowo, a ja potrzebuję mięsa, szczegółów, dawaj. No dobrze, no to tak, no to pojawi się nagle mały człowiek. Pojawi się nagle mały człowiek. Nie powiem, czy to jest jego człowiek, czy w pakiecie. Pojawi się jakby dużo takich dramatów ze strony partnerki, którą pozna i będzie ją wspierał. I pojawi się też jakby, no jest on aktorem, popularnym aktorem serialowym, więc pojawią mu się jakieś takie propozycje i dylematy, z których będzie musiał zrezygnować na rzecz właśnie być może nowej partnerki. Poczekaj, bo ja łączę fakty. Małe dziecko, partnerka, czyżby to była Monika Borewska? Nie mogę powiedzieć.